Hej, witajcie, z tej strony Doner i czas rozpocząć nową serię na kanale. Jak widzicie już po tytule, będzie to seria z gry Neighbors Back From Hell, czyli na nasze sąsiedzi z piekła rodem. Jest to oczywiście wersja zremasterowana oryginalnej produkcji z 2003 roku. I w skład tego remastera tak naprawdę wchodzą dwie gry. Wchodzą tutaj sąsiedzi z piekła rodem Słodka Zemsta oraz sąsiedzi z piekła rodem Na Wakacjach. Czyli dwa naprawdę kultowe tytuły w naszym kraju. Zdecydowałem się zagrać w remaster, bo jeszcze nigdy jego wcześniej nie testowałem. Wiem, że w początku jak ten remaster się pojawił, no to ludzie strasznie na niego narzekali z tego powodu, że niektóre poziomy były z niego wycięte. Lecz jak się zagłębiłem już ten temat bardziej, to wiem, że to nie do końca tak było. Żeby wam to przybliżyć jakoś. W 2003 roku powstali właśnie sąsiedzi z piekła rodem w wersji PC-towej. W 2005 roku powstali sąsiedzi z piekła rodem, te tylko że wersji na GameCube'a. I właśnie ten remaster bazuje na tej wersji z GameCube'a. I jak się okazuje, właśnie w wersji na GameCube'ie brakowało leveli, których też brakuje właśnie tutaj. Jakby, znaczy już teraz ich nie brakuje, bo są one przywrócone, ale za chwilę. W każdym razie początku, jak ta edycja właśnie się pojawiła, też tej leveli brakowało. No bo, tak jak mówię, wersji na GameCube'a ich też nie było. W każdym razie ludzie tacy, wiecie, byli oburzeni tym faktem i nie ma się co dziwić. Przez co twórcy te levele zrobili na nowo, przywrócili je do gry albo właśnie zrobili je na nowo, zwał jak zwał. W każdym razie teraz będziemy mieli takie naprawdę doświadczenie oryginalne z Sąsiadów z piekła rodem, tylko że w ulepszonej grafice. Co do innych zmian, to szczerze mówiąc nie sądzę, by jakieś inne zmiany były, ale to się okaże już podczas gameplayu. Ja w remaster gram właśnie pierwszy raz, także też nie jestem w święcie przekonany co do tego, czy rzeczywiście te jakieś inne zmiany nie nastąpiły. Wiem jedynie tyle, że właśnie i Słodka Zemsta, czyli Ci Sąsiedzi jakby jedynka, i Na Wakacje, czyli Sąsiedzi dwójka, są zawarte w tym remasterze. Tak więc chyba nie ma co dłużej przedłużać. Jedno jeszcze mogę powiedzieć tyle, że gramy tym oto jegomościem, czyli panem Woodim. I w grze chodzi o to, żeby robić pułapki na tym jegomościu, czyli panu Rottweilerze. Tu mi się podoba naprawdę ten screen, jak on sobie siedzi, albo raczej sobie śpi na tym fotelu i pełno ładunków wybuchowych tu jest i Woody tylko czeka na to, aby je odpalić. Cudowne. Naprawdę, jedynie jeszcze mogę dodać tyle, że jeżeli chcecie się wychillować, jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej luźnej gry do ogrania, to nie ma chyba naprawdę nic lepszego niż Sąsiedzi z piekła rodem. Ja w tym momencie czegoś takiego potrzebuję na kanale, bo seria z Dino Crisis, którą obecnie mamy, trochę za dużo czasu mi zabiera i muszę sobie zagrać jakiś taki odmóżdżacz, który będzie szybki do nagrania, szybki do wrzucenia i przy którym nie trzeba zbyt dużo myśleć. Więc ludziska, zaczynamy tą przygodę. Jak widzicie, w menu głównym nie mamy do wyboru ani Sąsiadów z piekła rodem, znaczy ani nie mamy Słodkiej Zemsty do wyboru, ani Na Wakacjach. Jakby oba te tytuły odpalamy wchodząc w tą opcję i tak naprawdę od razu ładuje nam się ten pierwszy poziom. I tutaj jest jedna rzecz, która mnie lekko niepokoi. Ja już sobie to właśnie sprawdziłem przed nagraniem, jak to się tutaj prezentuje i to mnie właśnie zaniepokoiło, czyli w oryginale mieliśmy tutaj na przykład chyba trzy poziomy w tym miejscu i to były trzy poziomy treningowe. Potem mieliśmy sezon pierwszy, sezon drugi i sezon trzeci na dole. Tutaj właśnie od razu mamy pierwszą pułapkę. To jest chyba pierwszy poziom z pierwszego sezonu w grze oryginalnej. Ale w każdym razie te poziomy odpala się właśnie w ten sposób. I nie wiem, czy potem właśnie jak przejdziemy ten poziom, to nam się jakaś lista pojawi tych wszystkich leveli. Czy też właśnie tak będzie wyglądało przez całą grę. Jeśli tak przez całą grę będzie wyglądało, to nie jest to może jakiś duży problem, ale jednak wolałbym, żeby to wyglądało tak samo jak w oryginale. W każdym razie przeczytajmy opis pierwszej pułapki. Sąsiad to wredny typ, o czym się zaraz przekonacie. Dziś jednak siedzi wyjątkowo cicho, to podejrzane. Pewnie knuje coś wyjątkowo paskudnego albo szpieguje innych sąsiadów. Na wszelki wypadek Woody postanawia rozejrzeć się trochę po jego mieszkaniu. Widzę, że Woody'emu nie tylko sąsiad zatruwał życie, ale nawet psy, nawet piesek. Jeszcze mamuśka do tego wszystkiego.
Mamuśka sąsiada oczywiście. Okej, zaczynamy. Neighbors Back From Hell w odcinku pierwsza pułapka. Lecimy. Samouczek, intro się to ostatnia rzecz, o jakiej myśli Rottweiler. Jest gotowy na kolejny leniwy dzień. Rozejrzymy się dyskretnie i zobaczymy, gdzie można rozstawić pułapki. Jedna rzecz jest pewna. Pan Rottweiler trzyma się swojej rutyny. Robi jedną rzecz, a potem kolejną, a kiedy skończy wszystkie, zaczyna cały cykl od nowa. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz w tej grze. Czyli to, że właśnie mamy tutaj jakby nieskończoną ilość czasu na to, żeby wszystkie pułapki postawić. Chociaż nie, czekajcie. W oryginale było tak, że mogliśmy sobie licznik włączyć albo wyłączyć, licznik czasu. Jeżeli ten licznik był właśnie włączony, to mieliśmy na przykład na wykonanie jakiegoś tam levelu, powiedzmy 5 minut czy coś. I wtedy na przykład w ciągu tych 5 minut Rottweiler 4 razy, załóżmy, dokonywał tego samego cyklu. No nie, 4 razy przechodził po tych samych miejscach. W każdym razie właśnie tak to wygląda, że jeżeli nie zdążycie jakieś pułapki zrobić na czas, to potem macie kolejną okazję ku temu, potem kolejną, kolejną, kolejną. I tak cały czas. Unikaj pana Rottweilera, kiedy się porusza. Lepiej zostań w pomieszczeniach, w których jest bezpiecznie. W każdym momencie możesz przełączać się na kamerę sąsiedzką, wciskając na klawiaturze C. A, dobra, nie przeczytam tego. Ta, no myślę, że nie będziemy jego obserwować. Trzeba się w końcu ruszyć. I widzę, że tutaj czas nam też rzeczywiście leci, ale ten czas leci w górę, a nie w dół. Czyli mamy tak naprawdę nieskończoną ilość czasu. A widziałem w opcjach gry, że nie ma tam żadnych takich opcji, które by sprawiały, że możemy ten czas właśnie zmienić na taki, który by leciał w dół i nam kazał wykonać tą misję jak najszybciej. Także tymczasem nie musimy się przejmować zbytnio. Dla mnie, szczerze mówiąc, lepiej, bo ja wolę sobie spokojnie do tej gry podchodzić, a nie tutaj się, wiecie, jakoś stresować mocno. Niektóre obiekty, jak meble czy pojemniki, zawierają przydatne przedmioty. No właśnie, dlatego kliknąłem też w komodę. Tutaj też fajnie, że mamy zawsze jakiś opis tego, na co najedziemy. Podniesione przedmioty pojawiają się w twoim ekwipunku. Wiele z nich można połączyć z elementami otoczenia, by stworzyć pułapkę. Okej, no i podnieśliśmy pierdzącą poduszkę. Poduszka wydaje zabawne dźwięki, gdy ktoś na niej usiądzie. Dokładnie tak. Więc tak, stąd właśnie wzięliśmy ten przedmiot. Tutaj mamy szafę. I w szafie akurat możemy się schować. Taki krówka trzyma się z dala od kłopotów. No właśnie, jeżeli na przykład, powiedzmy, sąsiad by tędy przechodził, no to kiedy jesteśmy w szafie, on nas nie może zauważyć. Nie może w ogóle tej szafy nawet sprawdzić. Także to jest dla nas kryjówka doskonała. W tym pierwszym poziomie widzę, że on tylko i wyłącznie chodzi sobie po tym piętrze górnym. Także to jesteśmy naprawdę bezpieczni i z tej szafy nawet nie trzeba korzystać. Przeszukaj ten obiekt, a zyskasz przydatny przedmiot. Przewijaj w górę i w dół i ustaw identyczne ikony w rzędzie. Okej. Szczerze? Co? Nie pamiętam czegoś takiego, to jest chyba jakaś nowość właśnie w tej wersji, bo w oryginale raczej czegoś takiego nie było. Ale spoko, no jakieś tam, powiedzmy, minimalne utrudnienie. Czyli teraz podnieśliśmy super glue. Ostrożnie, to bardzo mocny klej. No właśnie. Skoro sąsiad jest tutaj w tym pomieszczeniu, to może jeszcze zaglądniemy tutaj. W lodówce podejrzewam, że będzie jajo. Zazwyczaj właśnie w lodówce to możemy otrzymać. Dobra, dobra, Woody, ja cię proszę, szybko. Na szczęście zdążyliśmy, ja pierdzę, jakbym sfailował już w pierwszym odcinku, to byłoby ze mną naprawdę źle. Czekajcie, chyba nie zdążę teraz, nie ma co. Pójdziemy sobie, zaczniemy od tego pokoju właśnie pułapki zastawiać. Czyli kuchenka. Dokładnie, to jest taka pułapka, którą się naprawdę pamięta latami. Niektóre obiekty można łączyć z przedmiotami, by otrzymać coś zupełnie nowego. Dobra robota, pierwsza pułapka zastawiona. Cały trik polega na łączeniu właściwych elementów. No właśnie. I super glue zapewne możemy połączyć z lornetką. Okej. Teraz chodźmy już tutaj pod te drzwi i przygotujmy się do tego, że jak sąsiad stąd wyjdzie, no to od razu tam wejdziemy zastawić pułapki.
Niektóre pułapki są tak skonstruowane, że nie trzeba żadnych przedmiotów do tego, by je zastawić. Ale za chwileczkę. Jedna z przygotowanych przez ciebie pułapek zaraz się uruchomi. Zrób sobie przerwę i ciesz się pokazem. Dobra, no lekko się zdenerwował, a tak naprawdę bardzo, bardzo lekko. A jeszcze, teraz właśnie tak jak powiedziałem, niektóre pułapki są takie, że nie trzeba żadnego przedmiotu do zastawienia ich. No i tamten telewizor taką pułapką był. O, załamanie nerwowe. Dobra robota, możesz teraz opuścić to miejsce głównymi drzwiami lub wyjściem, by otrzymać zdobyte punkty. Zostań, jeśli chcesz poprawić punktację. Jak zapewne widzicie po tytule odcinka, chociaż nie, w tytule odcinka raczej tego nie ma zapisanego, nieważne. Ale w tej serii będziemy sobie robić wszystkie pułapki. Oj, panie Rottweiler, ma pan to swoje. Będziemy sobie robić wszystkie pułapki, także można powiedzieć, że będziemy maksować poziomy. Dobra, no i tym samym sposobem właśnie 4 razy udało nam się go wkurzyć, 4 pułapki udało nam się zastawić i wszystko w porządku. Znaczy, przepraszam, 3 razy udało nam się go tak zdenerwować na maksa, nie 4 razy. I w sumie chyba tak zawsze jest w tej grze właśnie, że nie da się go zdenerwować tyle samo razy, ile jest pułapek, no bo oczywiście jakby jedna pułapka daje nam powiedzmy połowę tego wskaźnika, może nawet prawie całość wskaźnika, ale trzeba kolejną pułapkę do tego, żeby właśnie był ten taki typowy rage. Więc tak czy inaczej mam właśnie maksymalną ilość rage'y, maksymalną ilość tych pułapek. Co do rage'y, to właśnie powiedziałem przed chwilą, że będę maksymalizował poziomy, ale wiem, że w oryginale było tak, że trzeba było zdobywać jakby te rage'e do tego, żeby na koniec otrzymać jakby 100% na danym poziomie. Nie wiem, czy tutaj właśnie tak samo to wygląda, ale wydaje mi się, że raczej tak, że jest tak samo zrobione, więc mówię wam od razu, że raczej o to nie będziemy się starać jakoś bardzo mocno. Jeżeli nam to wpadnie, to fajnie, jeżeli nie, no to trudno, ale zobaczymy. Pokazany czas, pokazana ilość naszych żyć, ani razu nas sąsiad nie złapał, więc mamy 3 życia, 3000 punktów. I mamy statuetkę złotego sąsiada, co jest trochę dziwne, bo statuetkę złotego sąsiada zdobywało się na koniec danego sezonu. A teraz już ją zdobyliśmy. Także jakieś zmiany tutaj jednak są. Czekajcie, dajmy kontynuuj. Ej, dobra, pierwsza zmiana. Nie ma tutaj wskaźnika procentowego na danych misjach, czyli to oznacza, tak naprawdę będę w stanie ukończyć tę grę na 100%. Jednak bez żadnych rage'y. W sensie bez tego, bez wkurzenia sąsiada. No chyba, że ta statuetka z tego sąsiada jest przyznawana za ilość rage'y. Bo w oryginale właśnie tak jak mówię, było tak zrobione to, że trzeba było kumulować ze sobą pułapki. Ustawiać je w odpowiedniej kolejności po to, żeby sąsiad jak najbardziej był zły na koniec. I wtedy była przyznawana nam ocena procentowa i 100% mogliśmy mieć tylko wtedy, jeżeli właśnie te pułapki ustawiliśmy w dobrej kolejności. O coś takiego ja się tutaj nie chcę starać. Chcę sobie naprawdę zrobić tą lusacką serię. Jedyne na czym mi zależy to na tym, żeby właśnie mieć na każdym poziomie 6x6 pułapek. Ale skoro nie ma tutaj właśnie takiego wymogu, by te rage dokonywać, by te pułapki ustawiać odpowiedniej kolejności, no to prawdopodobnie damy radę tą grę właśnie wymaksować, tak jak sobie to twórcy tutaj obmyślili. Czyli to jest dosyć duża zmiana względem oryginału, ale szczerze mówiąc podoba mi się. Bo nie mam przynajmniej parcia na to, żeby właśnie te pułapki ustawić tak, jak sobie gra tego zażyczy. W każdym razie mamy właśnie ten taki jakby ekran, który pozwala nam wybrać poziomy. To jest coś podobnego do tego, jak było w oryginale, ale jednak trochę się różni. Nie przeszkadza mi to, że trochę się różni. Fajnie tak, że nam dali twórcy wybór. Tutaj mamy prawdopodobnie drugi sezon. O! Wszyscy na pokład. Już rozumiem. Czyli tutaj ten poziom jest tak naprawdę ostatnim poziomem w Słodkiej Zemście. Tutaj zaczyna się już seria na wakacjach. Czyli tak to wygląda. Żeby właśnie pograć na wakacjach, to trzeba najpierw przejść całą Słodką Zemstę. W porządku, jakby dla mnie to nie jest żaden problem. Odpalmy telemaniaka. Jak co niedziela sąsiad przesiaduje przed telewizorem, popijając od czasu do czasu zimne, bezalkoholowe piwko. No tak, bezalkoholowe piwko, to trzeba go dojechać. Co chwila kursuje między pokojem a lodówką, w której trzyma zapas piwa. Jakim cudem Woody ma tu zostawić jakąś pułapkę? Cierpliwość jest cnotą, myśli Woody, zakradając się do mieszkania sąsiada. Okej, no i mamy 6 pułapek. Czemu czas nie jest wyzerowany?
Chyba coś się zbugował. O, dobra. No tak, zbugował się na chwilę. Nieważne, dobra. Przeszukuję najpierw komodę. Jak widzicie, już koniec z samouczkiem, nic nam się nie pojawia, czyli ten pierwszy poziom to był taki poziom właśnie samouczkowy i to jest też właśnie zmiana względem oryginału, bo w oryginale mieliśmy trzy samouczki i w tych samouczkach byliśmy właśnie w tym domu, tylko że ten dom był pusty, nie było żadnych mebli, bo widać, że to jest taki jakby plac treningowy. Tutaj właśnie twórcy postanowili z tego zrezygnować i jakby spoko, nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń. W każdym razie, rolka papieru toaletowego. Rolka papieru toaletowego idealnie przysłuży do tego, żeby zablokować kibel. To też jest pułapka, którą bardzo dobrze pamiętam. Teraz zobaczmy, jak się prezentuje ta sprawa. Zapewne w lodówce znowu będzie jajo. To jest coś, co jest zawsze w lodówce. No oczywiście, że tak, musiało być jajko. A tutaj co mamy? Zgrzewka piwa. Okej, okay, no tak, tego bezalkoholowego piwa. Prawdopodobnie do niego damy ten środek przeczyszczający. Okej, okay. W sumie powiem wam, że już chyba wszystko wiem. Jak damy tam środek przeczyszczający, to sąsiad tam poleci od razu na kup Steina, będzie miał kibel zatkany, także znowu się wkurzy. Dobra, robimy to. A piła przysłuży się nam do tego, by pociąć fotel zapewne. Także ten poziom też nie jest jakoś bardzo mocno skomplikowany, wystarczy po prostu teraz zaczekać na rozwój wydarzeń. Czyli poczekać, aż pójdzie po drugie piwko. Znaczy po drugie, w sumie w jego przypadku to już to będzie chyba trzecie albo czwarte w tym etapie, bo naprawdę bardzo często chłop kursuje tam i z powrotem. Myślę, że jedne co tutaj sprawimy, to tak naprawdę sprawimy mu przysługę. Bo jak chłop tyle tego pije, no to o kurde. Chociaż nie, przepraszam, to jest piwo bezalkoholowe, co ja gadam. Tak, piwo bezalkoholowe to nie. To też mu sprawiłem przysługę, nauczy się tego nie pić więcej. A go sponiewiera. Oj właśnie, tak widzicie, ten pasek nie narósł na maksa w tym momencie. Dopiero teraz narośnie. O! Załamanie nerwowe. Ale ja się mu nie dziwię. Dobra, teraz jeszcze to. Ale poszedł bąk. Papieru też nie ma, właśnie, też jest jako pułapka. O tym zapomniałem. Ale dobra, ludziska, mamy wszystko. Schowajmy się w szafie w sumie. Tak żeby... Żartowałem, jednak nie. Jednak chodźmy tutaj, na spokojnie. Prawie, że mnie chłop znalazł. Dobrze, tutaj właśnie zobaczyłem, że właśnie... tutaj właśnie po tej stronie ekranu mamy jego myśli. I zobaczyłem, że właśnie on chce iść po te piwa bezalkoholowe. I miałem farta, że to zobaczyłem, bo tak to by mnie oczywiście znalazł. W ogóle co my tutaj mamy? Czyli to jest kamera pokazującego... pokazująca nam sąsiada. Fajnie. O! Ej, klasa. Tego w oryginale zdaje się nie było. To mi się dużo bardziej podoba. Dobra. W takim razie sprawa załatwiona. Teraz możemy obserwować zniszczenie. Oj, niby biedny sąsiad, ale w sumie widzieliśmy, jak on traktował Diego, jak mu zatruwał życie. Spotkała go kara. Z drugiej strony to takie dosyć mocne przestępstwo, żeby chłopowi się wedrzeć na mieszkanie. To już samo w sobie jest właśnie przestępstwem. Potem takie rzeczy odwalać. No nie wiem, nie wiem. Woody, nie wiem, czy to jest legalne. No i pięknie. Tak się prezentują znowu statystyki. Tutaj znowu mamy tego złotego sąsiada. Szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, za co jest ten sąsiad przyznawany. Czy to oznacza, że naprawdę zrobiliśmy ten etap perfekcyjnie i dlatego dostaliśmy tego złotego sąsiada? Czy może gdybyśmy na przykład zrobili 6 pułapek i 0 rage, to czy też byśmy go mieli? Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli wy wiecie, to możecie dać mi znać. W każdym razie, drugi poziom wykonany. Zróbmy sobie jeszcze urodzinowe przyjęcie. Zaraz, chwila. Czemu nie ma muzyki? O właśnie. No i tak lepiej. Urodzinowe przyjęcie. Dziś wypadają urodziny sąsiada. Jak co roku obchodzi je w towarzystwie swojego najlepszego przyjaciela, samego siebie. O. Uroczyście zmuchuje urodzinową świeczkę i życzy sobie wszystkiego najlepszego. Od czasu do czasu sąsiad zagląda do skrzynki na listy w nadziei, że ktoś przysłał mu kartkę z życzeniami. A może nawet prezent. Woody postanawia złożyć mu sąsiedzką wizytę. No nie będzie to zbyt udana sąsiedzka wizyta dla pana Rottweilera, ale kurde, nawet w urodziny mu nie popuścimy. Okej. Okay.
skoro tak się Woody bawi, to niech tak będzie. Czyli tutaj mamy rzeczywiście tą skrzynkę na listy. Sąsiad często zagląda do skrzynki na listy. Fajnie. A o, też jest tutaj portret mamusi, na którym możemy spojrzeć, czyli właśnie. Mamy flamaster. Możemy ten flamaster właśnie użyć do tego, żeby pomalować mamusię i za chwileczkę coś takiego na pewno zrobimy. A jeszcze w kiblu widzę, że mamy jakiś dodatkowy przedmiot. To jest chyba jakaś mydelniczka po prostu, chociaż... Nie wiem, zaraz zobaczymy, jak tam podejdziemy. Bardzo dobrze też, że sąsiad kursuje tylko pod tymi miejscami, dlatego że tutaj nie muszę się obawiać i mogę rzeczywiście tą pułapkę już zostawić i ona potem, wiecie, po prostu będzie pułapką taka, która już jest zostawiona, ale sąsiad jeszcze jej nie odkryje, czyli ona się skumuluje później z innymi pułapkami. Nie jest to coś, na czym mi mega zależy, jak już wspomniałem, ale fajnie, że coś takiego i tak tutaj jest zrobione. Tak, to jest mydelniczka, dobra. A czy mogę sprawdzić? Mogę sprawdzić apteczkę też. A, ale w apteczce nic nie ma, chyba że już przed chwilą wziąłem coś z apteczki, ale raczej nie. W porządku, czyli mydelniczkę możemy dać tutaj, ale zobaczcie. Sąsiad bez przerwy ślizga się po tej kałuży, tę pułapkę można chyba ulepszyć. No właśnie, i tutaj też mamy kałużę, czyli tutaj też możemy tą mydelniczkę zostawić. Tylko zaraz. Wejdźmy raz jeszcze tutaj, bo mamy też tą pułapkę na myszy, a sąsiad często sięga właśnie do skrzynki na listy i tą pułapkę na myszy prawdopodobnie tam będziemy musieli włożyć, ewentualnie tutaj do tego, ale nie, bo mamy petardę. Petardę na pewno będziemy musieli włożyć tutaj. Także nie, bo tematu na 100% właśnie tutaj musi pułapka na myszy iść. Dokładnie tak. Teraz podejdźmy sobie tutaj pod drzwi, tak żeby być już gotowym do tego, by iść tam. I zapewne właśnie, jak on się uszczypie, to będzie biegł po plasterek czy coś i zobaczy tutaj ten syf. I zobacz jeszcze mamusię. Także, no niezbyt fajnie dla niego. Okej. O Boże. Piękne. A, jest już rage. Dobra, no i czekamy. Mamy raczej wszystko zostawione, nic więcej tutaj też nie zrobimy, chyba że zaraz. Ej kurde, dobra, dobrze to sprawdziłem, zapomniałem kompletnie o lodówce. Dobra, ty się tam ściekaj. Ja ci muszę jeszcze dać jajo do mikrofali. Co jeszcze cię się zczaiłem? Okej, ty sobie plasterek zabierz, ja już sobie tutaj wejdę do tego. Żartowałem, jednak nie wejdę do tego. O właśnie, idź tamtędy. W sumie to jest pomieszczenie, które też jest bardzo bezpieczne na tym poziomie. Czemu ten pasek nie spada? Lol. Strasznie to ułatwili. Mam wrażenie, że w oryginale ten pasek dużo, dużo szybciej spadał niż tutaj. Czyli tak naprawdę... Boże święty, ile on musi przez nas znieść. Czy tak naprawdę tutaj jest kilka ułatwień, no chyba że to się zbugowało po prostu. Ale wydaje mi się, że raczej jest te kilka ułatwień i tym ułatwieniem na przykład teraz jest to, że te pułapki mogliśmy dać trochę bardziej dowolnej kolejności, bo i tak te rage by się zaliczały. W porządku. Mamy to. Ponownie, wszystko na maksa przeszliśmy. Ten czas to jest coś, na co kompletnie nie ma sensu zwracać uwagi. Kontynuujmy. Więc teraz ludziska... Ale mnie denerwuje, że nie ma tej muzyki. Ja muszę tutaj słyszeć tą muzykę. Zróbmy sobie jeszcze jeden poziom w tym odcinku, czyli czas na kąpiel. Jak widzicie, aż 9 pułapek tu jest, także... Będzie co robić. Czystość to jedna z największych cnót. Stary śmierdziel z mieszkania obok nie może się doczekać relaksującej kąpieli. Woda już szaleje, a tymczasem sąsiad przegląda sobie stary album pełen zdjęć ukochanej mamusi. What? Napycha się sutyczami i przygotowuje deser. Woody ma jednak za nadrzu parę sztuczek. No widać, że sąsiad jest bardzo samotny, skoro nawet sobie przegląda album mamusi. Można by powiedzieć biedny pan Rottweiler nawet. Teraz jeszcze zważywszy na to, co się tutaj dzieje z nim, no to tym bardziej. Właśnie, chłop jeszcze sam na urodzinkach był swoich, nikt z nim nie był. No smutne, smutne. Na razie nie zostawiamy flamastra, bo nie wiem jak on będzie miał, jaki będzie miał pattern chodzenia, także na razie to olejmy.
Mydelniczka. O, apteczki nie ma, ale... Ale właśnie, mieliśmy coś tam. Pusta wanna. Tam będzie trzeba coś nalać na pewno. Na razie rozejrzymy się jeszcze na górze. Chodź tam, Willy, chodź. Czy mamy książkę? Znaczy ten album ze zdjęciami. Nie ma nic takiego, co by mi się... A! Super, dobra, klej będzie na pewno tam. Kulki z pianą do kąpieli zapewne pójdą tutaj. To już widzę po tym, jak to wygląda, no nie? Dosyć oczywiste. Aha, i tak wygląda jego pattern. Dobra. Coś z kosza możemy wyciągnąć. Co, plasterek? Nie, butelkę wody. To będzie butelka wody na pewno. Tak. W porządku. A, zaraz, ja pamiętam to. Ja to pamiętam, ludziska. Teraz potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego. W sumie mogłem pułapki już na górze zostawiać, szczerze powiedziawszy. Oj, no mogłem. Trudno. Dobra, od teraz zaczniemy zostawiać pułapki. Chociaż nie, teraz już nie ma sensu. Teraz już nie ma sensu, bo woda jest spuszczona. On teraz właśnie dopiero pójdzie się myć. Czyli tak naprawdę będziemy musieli poczekać raz jeszcze. Wiem, że ja mówię, że nie będę się starał kumulować tych pułapek ze sobą, ale jak już wiem, jak coś zrobić, to... To wiecie, chcę to zrobić. Bo teraz on weźmie prysznic i znowu tam w prysznicu, znaczy w tej wannie nie będzie znowu żadnej wody. Więc będę musiał czekać, aż on przejdzie jedną turę i pójdzie znowu tą wodę nalać. I dopiero wtedy będę zostawiał pułapki. Bo tak będzie zwyczajnie szybciej ze wszystkim. A chyba, że już teraz mogę coś tutaj zrobić, czy nie, jak myślicie? Nie, w lodówce już wziąłem jajo przecież. Nie, ale na razie nie, nic nie robimy. Po prostu poczekajmy na rozwój sytuacji. Więc, jak on teraz pójdzie do kuchni, to ja tutaj już pójdę na górę i zacznę zostawiać pułapki, czy jeszcze nie? Tak, już właściwie możemy zacząć zostawiać te pułapki w tym momencie. Czyli super glue tutaj. Kuleczki z pianką tutaj. Okej, teraz. No chodź. Czekajcie, tutaj damy to. Jajo damy tutaj. Butelka z pianą tutaj. Znaczy butelka z wodą. Butelka z wodą z butelką z mleka została połączona. Okej. Teraz przejdźmy tędy. Może damy duży ekran, tak będzie mi prościej. Flamaster w to miejsce. Brawo. Dobra, to jest jeszcze, wiecie, początkowy etap i mimo dużej ilości pułapek to jest on dosyć łatwy jeszcze. Nie! Ale odwaliłem. Nie. Okej, tutaj jest właśnie i po życiu na szczęście masz 3. No nie na szczęście mam 3. Nie, tak się nie będziemy bawić. W oryginale nie mieliśmy tutaj żyć. Te życia doszły dopiero na wakacjach. W oryginale tych żyć nie było. Normalnie zostaliśmy tutaj złapani. To był nasz koniec i tego się będę trzymał. Nie ma to tamto. Czyli w tym momencie ludziska... wejdziemy raz jeszcze tutaj po te rzeczy. Teraz o wiele szybciej to zrobimy. Bo też już wiem co i jak. Więc... Tak. I właściwie mogę teraz... Czekajcie, czy mogę teraz to zrobić? W sumie to mógłbym. Dobra, wiecie co, YOLO. Zobaczymy, jak się ta sprawa rozwinie. Jak tak na szybko zaczniemy te pułapki tutaj dawać. Nie! Gdzie są kulki? Nie wziąłem kulek. Nie mam kulki, ja pierdzielę, jestem ślepy. Klikaj. Teraz szybko do tego pomieszczenia. Wyciągniemy stąd tą butelkę wody. Chociaż nie, kurde, nie ma czasu. Muszę już teraz iść na dół. Teraz flamaster na to miejsce. Muszę iść tutaj niestety na dół, po to, żeby wszystko przygotować. Dobra, nie patrzymy na tą kamerę, bo naprawdę...
tutaj może mi czasu zabraknąć, a jeszcze muszę dać to tutaj, prawda? Nie, dobra. Potem. No nie, szybko. Uff. Oj. Mam wrażenie też, że kurde, teraz tak zauważyłem. Mam wrażenie, to jest oczywiście tylko moje wrażenie, nie wiem, czy tak jest na pewno, ale chyba sąsiad wolniej przechodzi przez te drzwi. Albo tylko mi się wydaje. Ale raczej mi się nie wydaje. Dobra, i wkurzył się dwa razy. Super, teraz szybko wyciągamy stąd tą butelkę. Tak. Dobra. Ustawmy mu to. Super. Jeszcze mamusię teraz zobaczy, zaś będzie zadowolony bardzo mocno. To mi się podoba. Co? Ej, mam 4 pułapki, 4 razy sąsiad się wkurzył. Dlaczego teraz się naliczało wkurzenie jego? To chyba jakiś błąd był, ludzie. To chyba był jakiś błąd ludziska. Okej, szybko. Dobrze, on tam ma rage'a. Bo przynajmniej jestem w stanie zdążyć tutaj ze wszystkim. Bez tego rage'a byłoby gorzej. O nie! Ajajajajajaj. Nie wiem, czy dobrze to daliśmy. Wiecie, nie wiem, czy dobrze to daliśmy. Ale zobaczcie, ten pasek znowu nie maleje. Czyżby oni to tak mocno ułatwili? Nie wiem. Albo coś jest nie tak. Kurde, trudno powiedzieć. Może coś się mi zbugowało, tym bardziej, że właśnie ten jeden rage się mi naliczył dodatkowo, kiedy nie powinien się liczyć. Chociaż nie, spada ten pasek. Nieważne. Możecie dać mi znać właśnie w komentarzu, czy tutaj to zostało ułatwione, czy jak. Dwie pułapki pod rząd, pykły, fajnie. Ja oczywiście, jak już mówiłem, w remaster gram pierwszy raz, więc takich szczegółów nie wiem, ale w oryginał grałem wielokrotnie za dzieciaka, albo oglądałem różne serie na YouTubie, także te pułapki też są mi znane, szczególnie te na początku gry. Bo im dalej w las, tym oczywiście gorzej będzie z tymi pułapkami. W każdym razie, obserwujmy teraz sytuację. Zje sobie kuleczkę tego... Co to w ogóle jest? Nie wiem, co to jest. Musiałbym do tego podejść. Chyba jakiś cukierek po prostu. Więc sobie go zje i właśnie zobacz teraz mikrofalę i to, co się tam stało z nią. Znakomicie. No i jeszcze ta właśnie butelka z wodą zamiast mleczka. W ogóle mleczko sobie tak fajnie popija z buteleczki, jak dzidzio. A, dobra, coś takiego się mu stało. No, to fajnie. No i ludziska, mamy to. Znowu maksymalna ilość pułapek. Oczywiście do końca serii tak pozostanie. No ale właśnie, te rage'e, coś tutaj się zbugowało. Powinienem mieć 8 rage'y, a nie 9. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno być. W każdym razie wszystko mamy inne zaliczone w ten sam sposób co do tej pory, czyli 3 życia pozostałe, no i złota statuetka sąsiada też. Ludziska, strzał w okienko oraz szarlotka, a także poziomy już z tego, powiedzmy, sezonu będziemy rozgrywać w następnym odcinku, także włączcie muzykę. Także dziękuję za uwagę, jeżeli wam się ta seria podoba, jeżeli ten materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!